Highway 61 Revisited. Szósty album studyjny amerykańskiego piosenkarza Boba Dylana, wydany 30 sierpnia 1965 roku przez wytwórnię Columbia Records. Chociaż do tej pory nagrał większość swoich piosenek jako akustyczne, Dylan używał muzyków rockowych jako zespołu wspierającego we wszystkich utworach w albumie, z wyjątkiem piosenki zamykającej, epickiej i biblijnej 11-minutowej piosenki Desolation Row. Krytycy skupili się na innowacyjnym sposobie, w jaki artysta łączy bluesa z subtelnością poezji, aby stworzyć piosenki, które oddają polityczny i kulturowy chaos współczesnej Ameryki. Autor Michael Gray twierdził, że w ważnym sensie kontrkultura lat 1960 zaczęła się od tego albumu. Sesje nagraniowe odbyły się między czerwcem a sierpniem 1965 roku w Studio A w Nowym Jorku, a uczestniczyli w nich organista Al Cooper, gitarzysta Mark Bloomfield i pianista Paul Griffin. Napędzany sukcesem Like a Rolling Stone, album zawiera utwory, które Dylan kontynuował na żywo przez całą swoją bogatą karierę, w tym Ballad of a Thin Man i Highway 61 Revisited. Nazwał album po dużej amerykańskiej autostradzie łączącej jego rodzinne Duluth w Minnesocie z południowymi miastami słynącymi z dziedzictwa muzycznego, w tym St. Louis, Memphis, Nowym Orleanem, regionem Delta Blues, Mississippi. Highway 61 Revisited zadebiutował na trzecim miejscu na amerykańskich listach przebojów i czwartym w Wielkiej Brytanii. Album zajął czwarte miejsce na liście 500 najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Like a Rolling Stone był hitem, pojawił się wśród najczęściej granych piosenek w kilku krajach i zajął pierwsze miejsce na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. Dwie inne piosenki, Desolation Row i Highway 61 Revisited, zostały wymienione odpowiednio na 187 i 373 miejscu. Iliada. Najstarszy grecki poemat heroiczny, datowany na 8 lub 7 wiek przed naszą erą, choć niektórzy twierdzą, że powstał w wieku IX, w okresie archaicznym, napisany w dialekcie jońskim z elementami dialektu eolskiego, heksametrem daktylicznym, przez Homera, według tradycji ślepego poetę wywodzącego się z jońskiej wyspy Chios lub Smyrny, którego imię tłumaczy się jako składacz wierszy, choć już od czasów starożytnych istnieje spór dotyczący autorstwa eposu. Niektórzy badacze przekonywali, że utwór ten powstał na przestrzeni wielu wieków i był tworzony przez wielu autorów. Inni twierdzili, że jedność stylu i jednakowo wysoki poziom artystyczny dzieła dowodzi autorstwa jednego poety. Obecnie większość ekspertów przychyla się do tego drugiego stanowiska. Początkowo przekazywany w formie ustnej przez aoidów, wędrownych pieśniarzy, co ułatwiały liczne w utworze retardacje, a także formuły określane przez stałe epitety i porównania, tak zwane epitety homeryckie. Został spisany prawdopodobnie na polecenie tyrana Pizystrata w VI wieku przed naszą erą. Tytuł utworu pochodzi od nazwy miasta Ilion, czyli Troja, i oznacza dosłownie pieśń o Ilionie, Troi. Dzieło obejmuje 15 537 wierszy. W III wieku przed naszą erą filolodzy aleksandryjscy podzielili poemat na 24 księgi, mimo że kompozycja utworu jest zwarta i podporządkowana jednemu motywowi. Gniewowi Achillesa, najpotężniejszego rycerza walczącego w szeregach Achajów, Greków, wodza Myrmidonów, który poróżniony z najwyższym królem Banaksem, Agamemnonem, o brankę Bryzeidę, którą ten mu odbiera po tym, jak musiał zwrócić ojcu Chryzeidę, córkę kapłana Apollina, wściekły, unosząc się dumą, odmawia uczestnictwa w wojnie, a nawet prosi swoją matkę boginię Tetydę, aby ta wymogła na Zeusie ukaranie Greków. W końcu jednak pod wpływem sukcesów Trojan, a w szczególności mężnego Hektora, syna króla Troi, Priama, który groził spaleniem floty greckiej i na mowy swojego przyjaciela Patroklesa, wysyła go w bój, aby odpędził ich od naw achajskich. Ten jednak niepomny jego przestrogi, po spełnieniu tego czynu nie wraca do Achillesa, lecz zapędza się pod same mury Ilionu, gdzie ginie zabity przez Hektora. To sprawia, że Achilles pada w furię i w zbroi sporządzonej na prośbę matki przez samego boga kowali Hefajstosa morduje bez litości Trojan, w tym Hektora, nad ciałem którego się pastwi.
wyprawia Patroklowi okazały pogrzeb, na którym składa w ofierze zwierzęta i jeńców oraz igrzyska, w których biorą udział greccy herosi. Jednak ani to, ani nawet ujrzenie zjawy przyjaciela nie ukoiło jego serca. Dopiero spotkanie ze starym Priamem, przypominającym mu jego własnego ojca, który wyprawił się do niego po ciało syna, doprowadza do swoistego katarzis, wyrzeczenia się gniewu i pojednania zaprzysięgłych wrogów. Choć jest to pierwszy znany nam grecki utwór literacki, opiera się on na znacznie starszych mitach i legendach, które wykorzystuje, snując nową opowieść. Jest to historia o czasach dawno minionych, już w momencie komponowania dzieła. Opowiada o bohaterach, którzy od dawna nie żyli, ale jednocześnie dużo mówi o świecie, w którym żył jego autor, który stara się pozostać obiektywnym. Walki poprzecinane są obrazami życia ludzkiego i świata przyrody. Śmierć kontrastowana jest przez życie, pokazując nam, że oprócz tego skąpanego w kurzawie okrutnego świata pełnego krwi, potu i łez, jest też inny, pełen piękna, dobra i miłości. I oba muszą ze sobą koegzystować, aby życie człowieka było pełne. Choć opiewa chwałę zwycięzców, zatrzymuje się, aby oddać hołd zwyciężonym. Choć opowiada o wojnie, marzy o pokoju. W tym świecie jednak wojna jest konieczna, konieczną i nieodłączną częścią życia ludzkiego. I chociaż człowiek walczy, aby ją zakończyć, ona stale go prześladuje i powraca, za każdym razem w nowej odsłonie, choć ciągle tak samo straszna, wyzwalająca w ludziach zarówno to, co najlepsze, jak i to, co najgorsze. Iliada to świt literatury europejskiej, ale nie blady i niewyraźny, lecz gorejący i potężny jak achajscy i dardańscy herosi walczący w imię nieśmiertelnej chwały, jedynej formy nieśmiertelności dostępnej człowiekowi. Utwór ten już na zawsze zapisał się złotymi zgłoskami w historii literatury, inspirując nas po dziś dzień. Alternatywy 4. Pomysł na Alternatywę 4 narodził się jesienią 1979 roku, kiedy scenarzysta Maciej Rybiński z okazji odbioru kluczy do nowego mieszkania na Okęciu postanowił stworzyć scenariusz do filmu obrazującego społeczeństwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na przykładzie mieszkańców jednego bloku osiedlowego. Początkowo serial miał nosić nazwę Nasz Dom, a Rybiński przy tworzeniu scenariusza współpracował z Januszem Płońskim. Gdy rządy Edwarda Gierka w Polsce chyliły się ku końcowi, realizacji Naszego Domu podjął się Stanisław Bareja. Projektem na fali solidarnościowej odwilży zainteresowała się Telewizja Polska, która po sukcesie Misia zezwoliła Barei na rozpoczęcie realizacji serialu. Pomysł na Nasz Dom entuzjastycznie przyjął kierownik zespołu filmowego Perspektywa Janusz Morgenstern. Jesienią 1981 roku, opierając się na scenariusze Rybińskiego i Płońskiego, Bareja przygotował scenopis z dodanymi własnymi pomysłami, zatytułowany Stanisław Anioł. Początkowo Bareja zamierzał nakręcić 6 odcinków o długości 22-25 minut, jednakże konstrukcja serialu ewoluowała. Ostatecznie Bareja podzielił serial na 9 odcinków, niebawem również zmienił tytuł serialu na Alternatywy 4, tłumacząc Rybińskiemu, że Polska jako kraina rozstaju dróg ma 4 alternatywy. Lewo, prawo, góra, dół. Dozorca Stanisław Anioł, nazwa ironiczna, był z kolei nawiązaniem do wszechobecnej kontroli obywateli przez państwo, albowiem gospodarze budynków PRL-u często współpracowali z milicją obywatelską oraz służbą bezpieczeństwa. Pierwowzorem Anioła był Albin Siwak, aparatczyk związany z frakcją moczarowców, który błyskawicznie zrobił karierę polityczną. Początkowo Bareja w roli Anioła widział Ludwika Paka lub Stanisława Tyma. Lecz drugi reżyser, Andrzej Swat i Violetta Bull, podsunęli mu pomysł na obsadzenie w tej roli Romana Wilhelmiego. Wilhelmi znany był wcześniej przede wszystkim z serialu Kariera Nikodema Dyzmy, gdzie grał rolę tytułową. Jak opowiadał Bareja, Wilhelmi cieszył się, że może zagrać osobę inną, aniżeli ponurzy intelektualiści lub brutale. Do kolejnych kluczowych ról Bareja zaangażował Bożenę Dykiel, Halinę Kowalską, Jerzego Turka, Janusza Gajosa, Mieczysława Wojta, Gustawa Ludkiewicza, Jacka Fedorowicza oraz Witolda Pyrkosza. Obowiązkowo na srebrnym ekranie pojawili się również stali współpracownicy reżysera: Wojciech Pokora, Bronisław Pawlik, Jan Kobuszewski oraz Wiesław Gołas.
W roli czarnoskórego doktoranta Harvardu reżyser obsadził pokrytego ciemnego płynem Ryszarda Raduszewskiego. Rolę robota kolejkowego Ewy 1 odegrała aktorka teatru pantomimy Studia Kineo Wanda Kozera-Chyży. Zdjęcia do Alternatywy 4 rozpoczęły się 9 grudnia 1981 roku we wnętrzu Rudery na Pradze. Następne sceny kręcono w telewizyjnym atelier imitującym siedzibę dyrektora spółdzielni. Prace zdjęciowe zostały jednak przerwane 13 grudnia 1981 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny w Polsce. W styczniu 1982 roku Bareja przeszedł dodatkowo zawał serca. Miesiąc później wszczęto ponownie pracę nad serialem, jednak pod ścisłą kontrolą władz. Operator zdjęć Wojciech Jastrzębowski, ze względu na działalność opozycyjną jego brata Jerzego Jastrzębowskiego, został wezwany na przesłuchanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo próbowało wywrzeć naciski na Bareję, aby zmienić operatora. Bareja jednak wybronił Jastrzębowskiego, tłumacząc, że brak operatora w trakcie okresu zdjęciowego to marnotrawstwo państwowych pieniędzy. W czasie, gdy kręcono serial, znaczna część środowiska aktorów bojkotowała występy w telewizji. Jednak sam Bareja, działający w Solidarności, otrzymał od tej organizacji dyspensę od bojkotu. Ekipa filmowa zajmowała w budynku telewizji halę L2 w bezpośrednim sąsiedztwie hali zajmowanej przez strzegące tej instytucji wojsko. Podczas okresu zdjęciowego Alternatyw 4 reżyser zastosował nowatorską technikę zdjęć we wnętrzach opartą na mastershotach oraz przebitkach. Na potrzeby zdjęcia Strzembowski wykorzystał lekką kamerę telewizyjną Ariflex 16SR1. Prace przyspieszyły wraz z nadejściem wiosny 1982 roku, a już latem tego samego roku zakończył się okres zdjęciowy filmu. Zmontowany materiał na wniosek Głównego Urzędu Kontroli Pracy, Publikacji i Widowisk, a także opiekuna artystycznego Jerzego Bosaka poddano cenzurze. Bosaka uraziła scena wypowiedzi towarzysza Winnickiego o technikach manipulacji za pomocą mediów. Ponadto dokumentalista zalecał Barei wprowadzenie moralizatorskiego zakończenia. Cenzura skierowała do usunięcia kilkanaście scen, tym dotyczącą zakładania pluski w mieszkaniu opozycjonisty Dąbrowatowskiego. Po czterech kolaudacjach Bareja wciąż napotykał na przeszkody w skierowaniu serialu do emisji telewizyjnej. Jednakże nieoficjalne kopie serialu już na przełomie lat 1985 i 1986 zaczęły krążyć po Warszawie na kasetach wideo. Na wieść o przeciekach Telewizja Polska zdecydowała się ostatecznie rozpocząć oficjalną emisję serialu. 30 września 1986 roku na kanale TVP1 puszczono pierwszy odcinek Alternatyw 4, oglądany szacunkowo przez kilkanaście milionów widzów. 13 września 2014 na kanale TVP HD serial miał ponowną premierę w wersji zrekonstruowanej cyfrowo i uzupełnionej o usunięte przez cenzurę sceny, które odnaleziono w archiwach Telewizji Polskiej. Serial Alternatywy 4 ze względu na bezlitosną krytykę rzeczywistości późnego PRL-u zebrał w prasie negatywne recenzje. Padały zarzuty braku spójności, słabej konstrukcji fabuły oraz chaotycznego montażu. Film jednak cieszył się powodzeniem wśród widzów, częściowo ze względu na przemycane przez reżysera aluzje do mrocznych wydarzeń historycznych. Przykładowo w serialu docent Furman wspominał, że jeden z sionistów wyjechał do Harvardu, co było nawiązaniem do przymusowej emigracji Leszka Kołakowskiego po marcu 1968 roku. Inna kwestia docenta, iż wyjechał on do Radomia, była z kolei aluzją do tłumionego radomskiego strajku robotników w 1976 oraz momentu powstania Komitetu Obrony Robotników. W serialu Alternatywy 4 odnajdowano również nawiązania do zbrodni katyńskiej, o której Bareja dowiedział się za sprawą sprowadzonej z Londynu książki Stanisława Swianiewicza W cieniu Katynia.
Swianiewicz był świadkiem strzału w Lesie Katyńskim i cudem uniknął śmierci. W filmie jeden z bohaterów, Henryk Majewski, opowiada profesorowi Rozładowskiemu o tym, jak cudem uniknął egzekucji w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. Tyle, że wypowiedź Majewskiego jest w niewielkim stopniu zmienioną wersją wspomnień Swianiewicza. Po transformacji systemowej w Polsce opinie krytyków o serialu Alternatywy 4 ulegały zmianie. Adrian Szczepiński z portalu film.org.pl pisał, że serial Barei jest nieodmiennym od lat gwarantem rozśmieszania na najwyższym poziomie, podlanym nostalgicznym sosem PRL-u. Zofia Mioduszewska w tekście dla kwartalnika filmowego argumentowała, że Alternatywy 4, tak jak 40-latek Jerzego Gruzy z ubiegłej dekady, wydobywa instytucjonalny aspekt codziennej rzeczywistości PRL-u w jej absurdalnych, surrealistycznych przejawach. Dorota Ostrowska przekonywała, iż Alternatywy 4 pokazują, że państwu nigdy nie udało się przezwyciężyć problemów mieszkaniowych, z którymi zaczęło się borykać po II wojnie światowej. Co więcej, zdaniem Ostrowskiej serial stanowił krytykę budowy socjalizmu jako takiego w Polsce, albowiem w Alternatywach 4 robotnicy nie wykonują heroicznej pracy, ale są pogrążeni w marazmie. Bloków nie buduje się zgodnie z planem, za to ich znoszenie niemiłosiernie przedłuża się w czasie. W sierpniu 2006 roku rozpoczęto zdjęcia do 13-odcinkowego serialu Dylematu 5, kontynuacji serialu Alternatywy 4. Początkowo reżyserem serialu miał być Wojciech Smarzowski, a ostatecznie został nim Grzegorz Warchoł, redaktor TV w serialu Alternatywy 4. Emisja pierwszego odcinka odbyła się 1 maja 2007 roku w TVP1. Ostatecznie z powodu bardzo negatywnego odbioru serialu wyemitowano tylko 3 odcinki Dylematu 5. W styczniu 2005 roku Rada Warszawy nadała ulicy w dzielnicy Ursynów nazwę Alternatywy, upamiętniając kultowy serial ukazujący patologię absurdy i śmieszności późnego PRL-u. Psychoza. Amerykański thriller psychologiczny z 1960 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Scenariusz napisany przez Józefa Stefano powstał na podstawie powieści Roberta Bloka z 1959 roku o tym samym tytule. W rolach głównych Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin i Martin Balsam. Fabuła koncentruje się na spotkaniu uciekającego malwersanta Marion Crane, Leigh, i nieśmiałego właściciela motelu Normana Batesa Perkins i jego następstwach, w którym prywatny detektyw Balsam, kochanek Marion, Sam Loomis Gavin i jej siostra Lila Miles badają jej zniknięcie. Psychoza była postrzegana jako odejście od poprzedniego filmu Hitchcocka Northwest, ponieważ została nakręcona przy niższym budżecie w czerni i bieli przez ekipę jego serialu telewizyjnego. Alfred Hitchcock przedstawia. Film został początkowo uznany za kontrowersyjny i otrzymał mieszane recenzje, ale zainteresowanie publiczności i znakomite zwroty kasowe skłoniły krytyków do ponownej oceny. Psychoza była nominowana do 4 Oscarów, w tym dla najlepszego reżysera dla Hitchcocka i najlepszej aktorki drugoplanowej dla Leigh. Psychoza jest obecnie uważana za jeden z najlepszych filmów Hitchcocka, jest prawdopodobnie jego najsłynniejszym dziełem. Został uznany za główne dzieło sztuki filmowej przez międzynarodowych krytyków filmowych i naukowców ze względu na zgrabną reżyserię, napiętą atmosferę, imponującą pracę kamery, niezapomnianą partyturę i kultowe występy. Często zaliczany do najlepszych filmów wszechczasów, ustanowił nowy poziom akceptacji przemocy, dewiacyjnych zachowań i seksualności w filmach amerykańskich. Jest powszechnie uważany za jeden z najwcześniejszych przykładów gatunku slasherów. Po śmierci Hitchcocka w 1980 roku Universal Pictures produkował kontynuację. 3 kontynuacje, remake, spin-off telewizyjny i serial telewizyjny osadzony w 2010 roku. W 1992 roku Biblioteka Kongresu uznała film za kulturowo-historycznie lub estetycznie znaczący i wybrała go do zachowania w Narodowym Rejestrze Filmowym Stanów Zjednoczonych. Neverhood.
The Neverhood, wydany w Japonii jako Clement The Mystery of Neverhood, określany w intro wersji angielskiej jako The Neverhood Chronicles, to gra przygodowa point and click z 1996 roku, stworzona przez The Neverhood Inc. i opublikowana przez DreamWorks Interactive dla systemu Microsoft Windows. Gra podąża za postacią o imieniu Clayman, która odkrywa swoje pochodzenie i cel w surrealistycznym świecie wykonanym z gliny. Kiedy gra została pierwotnie wydana, była wyjątkowa, ponieważ cała jej animacja została wykonana w całości w glinie. Rozgrywka polega głównie na rozwiązywaniu zagadek o różnym, często bardzo trudnym stopniu trudności. W miarę jak gracz przechodzi przez różne obszary gry, pojawiają się różne sekwencje wideo, które pomagają rozwijać fabułę. Oprócz tego, że jest wyjątkowe, The Neverhood ma być dziwaczny i humorystyczny, o czym świadczą postacie, muzyka i fabuła gry. Wbrew kolorowej oprawie i sympatycznym postaciom, które mogłyby sugerować grę dla dzieci, była ona skierowana do osób w wieku 17 lat i starszych.